Cześć, jestem Maja z firmy NetHanza i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Go International. Oczywiście skupimy się tutaj na ekspansji zagranicznej dla e-commerce, natomiast dzisiaj naszym kierunkiem będzie Rumunia. Porozmawiamy o uwarunkowaniach kulturowych, na to co wpływa na planowanie strategii, jeśli chodzi właśnie o rynek rumuński. Wraz ze mną są tutaj znakomici goście. Paweł Bliczyński z Expandeco. Miło mi, cześć. Dodatkowo jeszcze jest tutaj Kamil z iDosel. Cześć, cześć. No i Piotr z Paketa Poland. Bardzo mi było. Miło mi Was, panowie, gościć. Przejdźmy może do naszego tematu, czyli do Rumunii. Co sądzicie ogólnie o tym kraju jako kierunek? No bo jak dobrze wiemy, Rumunia jest krajem o bogatej historii, no i też o bogatej kulturze. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków, przez co też jest najczęściej wybieranym kierunkiem, jeśli chodzi o polskich sprzedawców. Czy możecie powiedzieć mniej więcej, jak wygląda rumuński e-commerce w liczbach? Może zacznę od tego, że Rumunia w Polsce jest jeszcze dość mocno egzotyczna. Z wielu krajów europejskich pojęcie Polaków o Rumunii jest często dość mocno zamydlone, często trochę zakłamane. Jeżeli chodzi o liczby, trzeba pamiętać, że Rumunia jest sporym krajem. Jest, jeżeli chodzi o liczbę ludności, to jest połowa ludności Polski, w związku z czym jako rynek jest bardzo interesująca. Natomiast postrzegana jest jako kraj bardzo ubogi, co nie do końca jest w tej chwili słuszne. Regiony szczególnie związane z Transylwanią, czyli Siedmiogrodem, są porównywalne z wieloma regionami Polski, a w niektórych przypadkach nawet od nich już w tej chwili PKB mają większe. W związku z tym trzeba je postrzegać jako faktycznie atrakcyjne miejsce do inwestowania, atrakcyjne miejsce do sprzedaży. My na pewno to zainteresowanie rumuńskim rynkiem ze strony polskich e-commerce'ów zauważamy i to już od kilku lat. To jest tak, że to jest takie miejsce, gdzie się właśnie szuka tych mocnych wzrostów, no bo to jest rynek, który słynie z tego, czy jest znany z tego w Europie, że te wzrosty e-commerce'owe są tam bardzo mocne, też oczywiście z niższej bazy niż w innych krajach, ale to jest właśnie to, co przyciąga naszych, przynajmniej naszych klientów, tych, którzy z nami pracują właśnie do Rumunii. Przede wszystkim silne wzrosty, no i to, że ten kraj goni w jakiś sposób jednak cały czas te pozostałe kraje naszego regionu. Tak, no jak o wzrostach mowa, no to na przykład w przypadku sklepów iDosel, no to rok do roku notujemy jakoś o 10% wzrostu sprzedaży do Rumunii, a same sklepy, które sprzedają do Rumunii, to jest aż 6% ogólnie naszych sklepów, więc to wychodzi jakoś około 400 sklepów, które sprzedają na Rumunię, które już są na naszej platformie. Jest to pewnie rynek pierwszego wyboru, no bo tam najczęściej się myśli o Niemczech, Czechach, Słowacji, bo są najbliższe. Tak. No właśnie tutaj się nie zgodzę. Są firmy, dla których Niemcy są rynkiem trudnym. Są bardzo ustabilizowanym, owszem, są usystematyzowanym, ale też szczególnie wymagającym. Rumunia ma swoje wymagania, ale są zupełnie innego rodzaju. Nawet kulturowo jest tam trochę bliżej do punktu myślenia rumuńskiego często. W związku z czym wiele firm trochę mniejszych może woli zacząć swoją ekspansję od Rumunii, gdzie to próg wejścia jest jednak dużo niższy niż właśnie od trudnych, wymagających czasami, aczkolwiek no, dających szansę na większy, może w przyszłości rozwój, Niemiec czy Francji. Tak, też jeśli chodzi o Rumunię, ona jest chłonna, ale też nienasycona. Dlatego też polscy sprzedawcy wybierają między innymi marketplace'y, które tam są, jako takie przetarcie, jeśli chodzi o właśnie rozpoczęcie na tych rynkach. Dlatego, że no tak jak wspomniałeś, jest to coś, co jest na pewno łatwiejsze, jeśli chodzi o rynek niż na przykład Niemcy. Ja od razu oddam pole, bo to faktycznie tak wygląda, że często myślą o Niemczech, Czechach czy Słowacji, a ostatecznie kończą na tym, że po analizie wybierają właśnie Rumunię. I takie przykłady też mamy, klientów, którzy zaczęli w ogóle swoją ekspansję właśnie od tego rumuńskiego rynku. No właśnie to już chciałem powiedzieć, że tak się wydaje, że właśnie Niemcy, bo to też najbliżej nas, więc większość celuje w te Niemcy, a faktycznie, no tak jak widzimy, ta Rumunia się staje coraz bardziej popularna i no jest na pewno łatwiej tam zacząć niż właśnie już na takim rozbudowanym rynku jak niemiecki. Szczególnie, że tam konotacja też, jeżeli chodzi o Polskę, sposób postrzegania Polski przez Rumunów jest niezwykle pozytywna. Rumuni znają wiele naszych produktów, często nie do końca świadomie, że są to produkty polskie. No, na każdym kroku można kupić polskiego Tymbarka czy Kabanosy Krakusa. W każdym razie trochę postrzegają Rumunii Polaków, jak Polacy postrzegali Niemców ze 20 lat temu, tak? Jako taki kraj sukcesu, kraj, który rozwinął się bardzo dynamicznie, który daje duże szanse i z którego należy czerpać przykład. Stąd bardzo pozytywne nastawienie do współpracy z Polakami. Mamy też
sporą część podobnej historii, w związku z czym to też nas często łączy. Tak? Mieliśmy trudne czasy w podobnym okresie, rozwijaliśmy się od podobnego momentu w wolnej Europie. Natomiast nam poszło trochę szybciej, przez to Rumunia upatruje w nas wzoru, a stąd też polskie wzorce w biznesie są postrzegane jako te, które warto naśladować. A jeśli nie naśladować, to przynajmniej współpracować z Polską, która wydaje się właśnie z punktu widzenia Rumunii bardzo stabilnym, bardzo dynamicznym krajem, takim większym bratem, z którym warto trzymać sztamę. Jeśli chodzi też o dostępność towarów, na pewno na rynku rumuńskim większość kategorii jest tutaj ograniczona, co też wykorzystują sprzedawcy z innych miejsc, żeby dostarczyć tam po prostu swoje towary, skoro jest miejsce, trzeba je po prostu wykorzystać. Jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków na rynku rumuńskim na pewno jest rynek fashion. To zdecydowanie największa część towarów eksportowanych w tej chwili z Polski, ale też najbardziej chłonny rynek w ogóle w Rumunii, jeżeli chodzi o e-commerce. Tak, no jeśli chodzi w ogóle o sam e-commerce, no to fashion to jest 46% właśnie rynku e-commerce w Rumunii. A jakie są pozostałe rynki? Później mamy żywność i higienę osobistą i to jest 16%, elektronika i media 15%, zabawki, hobby 11%, no i później mamy meble i AGD i to jest 10%. I to są wszystkie te produkty, które z Polski z kolei też bardzo chętnie sprzedajemy, tak, że warto na pewno pamiętać. Podobnie to po prostu wygląda. Tak, co nie znaczy, że pozostałe towary są źle widziane, tak, mają może mniejszy udział, a natomiast na pewno przy odpowiednim wsparciu będą się tam dobrze sprzedawały. No ja może jeszcze dodam, że jeśli chodzi o samą branżę fashion, no to Rumunia na przykład wśród naszych sklepów jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o kraje, które są najpopularniejsze w branży fashion. Pewnie zależy od sklepu, znam historię sklepu, dla którego jest to drugi rynek, ale tak na pewno... Tak, tak uogólniając oczywiście, natomiast... Na pewno jest to rynek bardzo ważny, tak? Tak. Natomiast z punktu widzenia rumuńskiego musimy pamiętać o braku zaufania do produktów dostępnych na rynku rumuńskim ze względu na bliskość Turcji i wielu pochodzących stamtąd, czy z rynku azjatyckiego podróbek, stąd też polskie sklepy są postrzegane jako te bardziej wiarygodne. I przy odpowiednim też marketingu warto o tym wspominać, warto to podkreślać, dlatego że jest to niezwykle cenna informacja dla klientów rumuńskich. A to jest super ważne, żeby zapewnić to wrażenie, że to jest rzeczywiście autentyczny produkt markowy, tak. Bo to się zdarza na przykład u nas na infoliniach, tak, że dzwonią po prostu klienci i dopytują się jeszcze specjalnie, czy te albo odzież właśnie z branży fashion, albo na przykład perfumy są rzeczywiście perfumami oryginalnymi, bo ten stopień zaufania do e-commerce nie jest jeszcze taki jak na bardziej rozwiniętych rynkach. Zwłaszcza jak to nie jest jakiś znany sklep. Właśnie tutaj często sprzedaż z Polski, ze sklepu zlokalizowanego w Polsce, co ciekawe, może być istotnym argumentem dla kupujących. Dlatego, że sama lokalizacja w Rumunii już budzi pewne podejrzenia. Oczywiście można to znowu odpowiednim marketingiem, odpowiednią komunikacją prawidłowo obsłużyć, natomiast to daje dodatkowy impuls do prób wejścia na ten rynek. Tak? Niekoniecznie trzeba mieć od razu magazyn w Rumunii, żeby dobrze w Rumunii sprzedawać. I mimo trochę dłuższych czasów dostawy z kraju, tutaj z Polski, nadal jest to rynek ciekawy. Ale tu jest pewien niuans. Trzeba pamiętać o bardzo ciekawej tendencji w Rumunii, o czym rozmawialiśmy trochę przed spotkaniem. Mianowicie Rumuni mają bardzo ciekawy zwyczaj zamawiania tego samego towaru z wielu sklepów i przy tej okazji wybierania tego, który pierwszy dotrze. Stąd ten czas dostawy nie może być zbyt długi, bo jeśli konkurencja nas wyprzedzi, a produkt nie jest jakoś szczególnie ekskluzywny, jeżeli chodzi o dostępność, no to może się okazać, że nasza ilość zwrotów będzie dość gwałtownie rosła, a na tym rynku jest to też dość wysoki poziom. A wracając teraz do samego produktu, jeśli chodzi o polskich sprzedawców, czy macie może jakieś doświadczenie z polskimi markami? Czy ogólnie kupujący z Rumunii będzie miał do wyboru markę polską, którą niekoniecznie musi znać, a markę jakoś taką, powiedzmy, że znaną, już przetestowaną, którą z tych marek wybierze? Znaczy, od tego, że polskie marki są w Rumunii często już bardzo znane, tak? Spokojnie możemy kupić cukierki z Wawelu, czy tak jak wspomniałem wcześniej, napoje Tymbarku. Są firmy takie jak Black Red White z meblami, czy Forte. Produkty domowe czy warsztatowe, takie jak Jato, Barlinek, to są wszystko produkty, które tam na tamtym rynku są uznawane za produkty jakościowe, bardzo wysokiej jakości. Tak? Dla dzieci Smyk, Cocodrilo to są marki, które są tam bardzo rozpoznawane. Natomiast jeżeli chodzi o marki sprzedażowe,
no, miałem okazję popracować w Modivo, w Epantofi rumuńskim. Jest to bardzo rozpoznawana branża, bardzo rozpoznawany brand. CCC jest jeszcze wyżej pozycjonowany. Produkty i marki LPP są tam uważane za wysoką jakość i bardzo popularne. Same brandy odzieży są oczywiście wyższe, bywają, tak? No, Karl Lagerfeld sprzedaje się tam na potęgę. Natomiast jeżeli jest kupiony w polskim sklepie, jest właśnie uważany za bezpieczniejszy, jest bardzo poważany i bardzo chętnie kupowany. Czyli nie ma czego się bać. Zdecydowanie. Krótko mówiąc. Miałem okazję pobyć w Rumunii dłuższy czas, przez 2 lata byłem tam regularnie i szczerze mówiąc sam kraj bardzo polecam. Jest specyficzny, jest to kraj, powiedziałbym, o 3 prędkościach, z punktu widzenia logistyki szczególnie. To podzieliłbym te prędkości na największe miasta, na Bukareszt, Timișoara czy Cluj-Napoca. To już jest taki zupełnie europejski poziom, jeżeli chodzi o oczekiwania klientów i o dostępność konkurencyjnych ofert. Cała Transylwania, właśnie Siedmiogród, czyli to jest ta część najbliżej od Polski, na zachód od Karpat, które właśnie dzielą ten kraj bardzo mocno. To jest mocno rozwinięty region, to jest region nowoczesny. Natomiast te regiony najbardziej zbliżone do stereotypów polskich to są te regiony wschodnie i południowe. Co nie zmienia faktu, że one są mimo wszystko, no, tam postęp jest bardzo szybki i one bardzo gonią. W związku z czym to już nie jest taki kraj, no, wyłącznie pasterzy, tak? No, zdarza się nadal spotkać pasterza przy autostradzie z owieczkami. Jest to lokalny folklor i dodaje uroku. Natomiast ten pasterz ma rodzinę, która chodzi dobrze ubrana, jeździ dobrymi samochodami i chętnie zje jakościowe produkty żywnościowe. I kupuje przez internet. I kupuje przez internet, tak? I to bardzo chętnie kupuje przez internet, właśnie ze względu na to zaufanie do jakości produktów, którego często nie ma na lokalnym bazarze czy w lokalnym sklepiku, tak? No, rynek e-commerce bardzo szybko rośnie i samych w ogóle sklepów w Rumunii to jest już ponad 30 tysięcy na całym rynku, więc jest to naprawdę, no, dużo, jeśli chodzi o... I cały czas ich rośnie, coraz jest ich więcej. Tak, no bo ten poziom jest jeszcze, znaczy ten sufit jest jeszcze przed Rumunią, no bo taki, powiedzmy, udział PKB do PKB to jest w Polsce około 5%, są takie rekordziści jak Wielka Brytania, gdzie to jest 10%, w Rumunii to jest 3% z kawałkiem małym, tak? Ale widać, że to już dużo do nadrobienia nie zostało. Jasne. To trzeba tylko pomyśleć, jak się do tej Rumunii dostać. Nie? Tak jak mówiłem, jest tego... Istotny jest czas dostawy, w związku z czym trzeba wybierać partnerów zaufanych. Przy dużych wolumenach, jeśli myślimy o transporcie własnym, trzeba pamiętać o specyficznych wymaganiach rumuńskich. Istnieje tam od bodajże 2 lat. A przynajmniej od roku system ROE Transport, który wymusza stosowanie dokumentacji, która nie jest popularna w innych krajach. Powiedziałbym, że nie spotkałem się z nią nigdy wcześniej. Stąd, a i to co więcej, te wymagania rosną, w tym roku zostały dodane nowe, w związku z czym, no, tutaj udział zaufanych partnerów w takim transporcie między Polską a Rumunią jest bardzo istotny. Tak, żeby te paczki bezpiecznie docierały, żeby nie mieć problemów później z urzędami rumuńskimi czy z urzędami polskimi, jeżeli pominiemy jakieś dokumenty. I żeby móc się skoncentrować na biznesie, a nie na niuansach. No to jeśli chodzi o tą prędkość, to my to też widzimy właśnie przy obsłudze klienta, no bo to są te częste pytania, które się pojawiają i ten poziom oczekiwań jest postawiony dosyć wysoko, no to też dzięki temu, że tam jest EMAG, który działa i też podnosi tą poprzeczkę wyżej, w sensie takim, że klienci, zwłaszcza z tej Rumunii A, czyli tej takiej właśnie najbardziej zbliżonej do tej zachodniej, no to już są właśnie ludzie, którzy po prostu oczekują, że te produkty dotrą do nich maksymalnie szybko, tak, następnego dnia, czy może troszkę bardzo wyedukowani są w stanie poczekać na jeden dzień, ale już nie dużo dłużej. Natomiast są coraz bardziej wierni klienci, tak? Bo do tej pory wyglądało to inaczej, to z kolei wiemy z doświadczeń naszych pakietowych klientów, że do tej pory klienci w Rumunii wybierali po prostu pierwszą, lepszą ofertę, która najbardziej odpowiadała cenowo i czasem dostawy, przy oczywiście zafundowaniu tych wszystkich zabezpieczeń w jakości i oryginalności produktu. Natomiast w tej chwili powoli ci klienci, właśnie szczególnie z tych regionów rozwiniętych, z tej A i B, powiedziałbym, ale i z tej C Rumunii,
coraz częściej ufają swoim sklepom, stają się wiernymi klientami tych sklepów i chętnie wtedy wracają do nich, co no, siłą rzeczy jest bardzo pożądane w e-commerce. Jeśli już mówimy o klientach, to może warto by było wspomnieć o tym, że jest pewien stereotyp, mówi się, że klient rumuński tak diametralnie różni się od polskiego, no między innymi jeśli chodzi właśnie o czas dostawy. Spotkałam się współpracując właśnie z firmami, które wchodziły na rynek rumuński, że tutaj klienci akceptowali ten dłuższy czas dostawy, natomiast dużo było zamówień pobraniowych, byli bardziej skłonni do zwrotów przesyłek, akceptowali też wyższą cenę. Jakby czy ten stereotyp potwierdza się, czy coś się ostatnio może zmieniło? No, nie mam danych z ostatniego tygodnia, ale jeżeli mówimy o takiej bliskiej perspektywie ostatnich miesięcy, to o czym wspomniałeś, to są jak najbardziej istotne rzeczy. Tak? Klienci rumuńscy faktycznie mają tendencję do zwrotów, chociaż nie powiedziałbym, żeby ona była dużo wyższa na przykład niż na rynku niemieckim. Tutaj z moich doświadczeń akurat wynika, że rynek niemiecki pod tym względem jest trudniejszy. Natomiast spora jest część właśnie przesyłek nieodebranych. Tak? Tu nie mówimy tu o zwrotach konsumenckich, bardziej o przesyłkach nieodebranych, a to wynika właśnie z tego, zamawiania z tej kilku rzeczy. Zamawiania rzeczy w wielu miejscach. To tu może jeszcze no i dlatego też właśnie te płatności przy odbiorze są tak bardzo popularne. One co prawda z roku na rok już coraz mniejszą mają tą popularność, ale dalej są jednak najpopularniejsze, bo to aż 31% tutaj wszystkich osób decyduje się właśnie na tę płatność przy odbiorze. Dopiero później są płatności kartowe, czy portfele elektroniczne, jak nie wiem, Apple Pay, Google Pay i dopiero później inne formy. Ja bym te 31, tak mówisz, procent. Tak. To mocno zależy od branży, tak? Z moich doświadczeń to jest często więcej. Przy produktach drobnych to jest nawet ponad 50%, bym powiedział. No tak, no to na pewno zależy od branży, to są takie wiadomo uogólnione dane, natomiast no, branża tutaj robi na pewno swoje. Natomiast to też niestety jest urok tego kraju, zresztą nie tylko tego, w każdym kraju, im więcej COD, tym więcej zainteresowania fraudami. Tak? I tu znowu podkreślam, dobry partner, tak? Jeżeli niekoniecznie jesteśmy, nie czujemy się na siłach jeszcze, żeby cały interes w Rumunii robić własnymi siłami, no to warto zainwestować w współpracę z partnerem, który będzie wspomagał walkę z fraudami, który będzie wspomagał płynny przepływ pieniędzy z COD po odbiorze produktu. Mamy tutaj nadal różnice walutowe, w związku z czym no, warto o tym pamiętać, że będą różnice kursowe wpływały na to, ile tych pieniędzy ostatecznie do nas płynie. Stąd ten partner musi też być na tyle zaufany, żeby obsłużyć to. Stąd krótko mówiąc polecam nasze usługi. Taka drobna reklama. Jasne. Ja może jeszcze dodam jedno zdanie a propos tego właśnie zwracania produktów i tego zamawiania z różnych miejsc, bo to może być tak, że gra rolę czas i to jest na pewno bardzo ważne, ale też to jak ta przesyłka w jakim stanie ona dotrze do tego ostatecznego adresata, tak? Jeśli ona jest po kilku przepakowaniach i wygląda nie za dobrze, no to wtedy ten klient też bez żadnego problemu, ponieważ jeszcze za nią nie zapłacił, może ją odrzucić i czekać na tą kolejną, która będzie wyglądała lepiej, także to może taka wskazówka właśnie dla... To kupując produkt premium mamy też prawo oczekiwać, że opakowanie tego produktu też będzie premium, nie? W związku z czym, a nawet jeśli to nie jest wysokie premium, tylko powiedzmy, gdy produkt średniej jakości, też chcielibyśmy, żeby wyglądał dobrze i tutaj myślę, że rynek rumuński bardzo się nie różni od rynków innych krajów. Ja bym chciał tylko jedną rzecz zrobić, powiedzieć, żebyśmy tutaj nie demonizowali tej Rumunii, tak? Bo podkreślamy trudne kwestie fraudów czy nieodebranych przesyłek. To nie są blokery. To nie jest tak, że nie da się tym zarządzić, nie jest tak, że nie da się z tego zrobić dobrego interesu. Da się, co widać po wielu dużych, silnych firmach, które tam urzędują. I warto podjąć to ryzyko. Tak? Natomiast po prostu trzeba mieć z tyłu głowy, że jest to kraj o specyficznej charakterystyce, którą po prostu trzeba podjąć. No ważne jest, żeby po prostu ten partner był odpowiedni, który nas... Tak. Wprowadzi do tej Rumunii, tak? Dokładnie. Już przegryzł się przez to i wie, jak to zrobić, żeby się nie dać pogryźć jeszcze bardziej. Tak? Tak, tutaj jak już mówiłeś o logistyce i jak wspominaliśmy o zamówieniach anulowanych, zauważyłam, że też w przypadku eMAGA ważna jest możliwość śledzenia paczki.
Jeśli klient nie widzi żadnego linku, żadnej możliwości, żeby sprawdzić, co się dzieje z jego paczką, on po prostu uważa, że nic się z nią nie dzieje, no i po prostu jest generuje większe prawdopodobieństwo właśnie, że anuluje paczkę. Dokładnie. Tak, albo generuje ruch. Telefony właśnie zaniepokojone klientów, którzy czasami nawet nie orientują się, kupując ten produkt, że on będzie do nich szedł z zagranicy i na przykład na ten moment, kiedy pojawi się takie prawdziwe śledzenie od ostatniego kuriera, muszą poczekać jakiś czas. Nie, to nie jest dobra praktyka, no i trzeba zwracać uwagę właśnie, zwłaszcza na takich rynkach, gdzie to zaufanie do e-commerce jest jeszcze mniejsze niż na zachodnich. Bo tu ciekawy przykład mojego doświadczenia, jeżeli mówimy o braku zaufania. Firma, z którą współpracowałem, otworzyła magazyn w Rumunii, a do tej pory przesyłki szły wszystkie z Polski. Gro klientów zaczęło odrzucać przesyłki, dlatego że spodziewali się, że przyjdą z Polski, tak? Natomiast na liście przewozowym widzieli, że nadane zostały z Bukaresztu. Stąd wielkie podejrzenie, że to jakieś fraud, że oszustwo, że oni tego nie są w stanie zaakceptować. Drogie przyjęcie. Tak. To tylko świadczy o właśnie tym bardzo niskim zaufaniu, nie? I o konieczności prawidłowej komunikacji z tymi klientami. Wprowadzasz zmiany, powiedz klientowi, czego się powinien spodziewać, tak? Pochwal się, powiedz, że to jest dla tego klienta dobre. Chętnie to zaakceptuję, ale jak robisz niespodziankę, możesz się zdziwić. Tak, ten kontakt z klientem akurat jest dość ważny i w wielu przypadkach ciężki, dlatego że z niewielką ilością osób można się tam dogadać w języku angielskim. Jest to mniejsze. Dokładnie, tak. Większość osób jednak tylko mówi w języku rumuńskim, w języku ojczystym. Często jak potrzebują takiej pomocy w momencie, kiedy właśnie szukają swojej przesyłki albo chcą czegoś się dowiedzieć o sklepie, albo się właśnie upewnić, że po drugiej stronie jest faktycznie prawdziwy sklep, no to dzwonią, żeby usłyszeć ten swój język ojczysty. Że trudno się dziwić, w Polsce też oczekujemy, że zostaniemy obsłużeni po polsku. Natomiast ta bariera językowa czasami bywa problematyczna w biznesie, nawet w kontaktach między firmami, dlatego że no, jest tam trochę mniejsza znajomość tego języka angielskiego. Jest kraj romański, także prędzej tam znajdziemy kogoś mówiącego po francusku. Nawet tych pasterzy przy... Nie wiem, pasterzami po francusku nie miałem okazji pogadać. Mam takie doświadczenia, tak. Tak, bardzo, bardzo prawdopodobne. No to są języki pokrewne. Włoskich, francuski są dla nich językami no, zbliżonymi takie trochę jak nasz, dla nas język słowacki na przykład, tak? Łatwiej im pojąć. Zresztą język rumuński jest dość ciekawy, bo to taki miks języków wschodnich, romańskich, trochę naleciałości właśnie tureckich, no historię mieli bogatą. Tak czy inaczej, angielski nie jest tam wiodącym językiem i oczywiście, no jak wszystkie obecne nowoczesne kraje, ten angielski jest tam wprowadzany jako język międzynarodowy. Natomiast no nadal gro klientów jednak nie jest w stanie posługiwać się nim na tyle biegle, żeby robić z niego użytek w przypadku szczególnie jakichś roszczeń, reklamacji czy wątpliwości. Tak? No i myślę, że to jest dużą barierą właśnie dla takich osób, które chcą wkroczyć na rynek rumuński ze swoimi produktami, że po prostu obawiają się tego, że chociażby trzeba przetłumaczyć ten sklep, jeśli już mają oczywiście sklep w Polsce, że trzeba mieć regulaminy po innym języku, że trzeba też dostosować odpowiednio płatności i wiele osób pewnie ze względu na to nie decyduje się w ogóle na ekspansję, no bo nie są świadomi, że tak w zasadzie, no właśnie, niesłusznie, że tak w zasadzie można zrobić to jednym kliknięciem i nie wiem, sklep zostanie przetłumaczony automatycznie. Jeśli ktoś ma już powiedzmy na przykład Wajdusel sklep na Polskę, to przetłumaczenie tego samego sklepu na właśnie na przykład na Rumunię zajmuje dosłownie chwilę. I tak samo może skorzystać, nie wiem, z gotowych regulaminów, może skorzystać z automatycznie wyliczonej stawki, więc oczywiście nie musi jakby robić tego samemu i martwić się o takie rzeczy, które teoretycznie musiałby poczytać, musiałby się bardziej wyedukować w tym obszarze, a tu jednak no, ma wszystko jakby też już załatwione wracamy do na zapleczu. Partnerstwa właściwie, tak. Rumunia ma swoje wymagania i system prawny nieco odmienny od naszego, w związku z czym oczywiście, że będą tam inne oczekiwania, regulaminy muszą zawierać troszeczkę inne punkty. Dokładnie. Natomiast na pewno nie jest to bariera nie do przeskoczenia, tak? Jeżeli współpracuje się z ludźmi, którzy wiedzą, co jest istotne na tym rynku, są już od jakiegoś czasu, to ta współpraca może iść bardzo płynnie i na pewno nie ma się co obawiać. No właśnie, no ale na przykład myśląc o samych regulaminach, no to już ktoś myśli sobie, że musi tu angażować jakichś prawników dodatkowo, albo nie wiadomo co jeszcze i po prostu w głowie takiego człowieka może pojawiać się bardzo duża droga do tego, żeby w ogóle wkroczyć na ten rynek rumuński. I no właśnie te osoby często nie są świadome tego, że
To już mogą mieć gotowe tak w zasadzie. Zostawmy prawników na ciężkie czasy. Tak? Dokładnie, tak. No, chociaż część naszych klientów też wykorzystuje taką drogę na skróty przez EMAG, tak? No bo to jest jednak tak. Dostęp bezpośredni do tych rumuńskich klientów. Oni wszystko to mają już wtedy przygotowane faktycznie w języku rumuńskim i mają też tam na miejscu możliwość korzystania z takiej usługi, którą znają dobrze, a jednocześnie poznawania nowych produktów. No to jest też najpopularniejszy w sumie marketplace. Tak, sam EMAG to jest pierwsze miejsce, które odwiedza rumuński klient, jeśli chce coś kupić. No i tam zaczyna się właśnie szukanie produktu, tak jak u nas powiedzmy na Allegro albo w wyszukiwarce. Oni tam natomiast szukają produktu właśnie wchodząc na EMAG. No i też 1-3 wyszukiwania zaczynają się właśnie na EMAG-u. Dodatkowo też EMAG wyciąga rękę do polskich sprzedawców, bo między innymi daje im różne promocje, na przykład jeśli chodzi o prowizję. Dodatkowo też sam dashboard jest w języku polskim, więc to na pewno ułatwi pracę, bo też EMAG kiedyś był w Polsce, natomiast no nie poradził sobie z konkurencją. W Rumunii radzi sobie bardzo dobrze. Robi to temu z konkurencją Rumunii, właśnie. Co Allegro zrobiło z konkurencją w Polsce. Jestem po prostu marketplace'em pierwszego wyboru. Tak, po prostu EMAG jest łatwiejszym sposobem na rozpoczęcie, na przetarcie szlaków. Dodatkowo też EMAG przydziela opiekuna, który zajmuje się sprzedawcą przez pierwszy miesiąc działania. Też EMAG daje możliwość, jeśli chodzi o dodanie produktów, daje możliwość automatycznego przetłumaczenia. Jednak, no jak dobrze wiemy, automatyczne tłumaczenie nie należy zawsze do najlepszych. Warto pewnie zadbać o jakieś dokładniejsze dodanie swoich produktów, tak? Jeśli chodzi o jakieś słowa kluczowe, jeśli chodzi ogólnie o wygląd oferty. Na sprzedaży na rynku rumuńskim, żeby ten opis był możliwie bogaty i zgodny z prawdą. No my to często robimy klientom, tak? Przechodzimy z nimi taki proces weryfikacji takiej strony automatycznie przetłumaczonej. Tak, potem warto to jeszcze jednak sprawdzić. W 100% dobrze przetłumaczone, czy budzi zaufanie, a nie to zaufanie podważa. Żeby to nie wyglądało po prostu jak jakiś sklep, który jest postawiony po prostu i może być traktowany jako, nie wiem, fejkowy. Tak. Wiele osób właśnie w ogóle nie myśli o tym. Sądzi, że skoro EMAG mi daje taką możliwość, to nawet nie będę bardziej się skupiał na tym produkcie. Raczej odstawia to na dalszy plan, co no później skutkuje w mniejszej ilości sprzedaży, zwłaszcza, że ten opis jest zrobiony średnio, tak? Po prostu przetłumaczenie, brak jakiejś... Nie są to idealne tłumaczenia. Dokładnie. Na pewno. Natomiast trzeba mieć na uwadze tą wrażliwość rumuńską, tak? Oni są też dumnym narodem, są dumni ze swojego języka i chcą, żeby ten język nie był traktowany... Tak, no można skorzystać z automatycznych jeszcze, żeby ktoś sprawdził, albo w ogóle też poprzez tłumacza, który też gdzieś tam w pakiecie, że tak może być. W ogóle jeszcze jeśli chodzi o same marketplace, to chciałbym dopowiedzieć, że to jest w ogóle też świetnym miejscem na sprawdzenie na przykład swojego produktu, żeby zacząć, tak? Ktoś mu powiedzmy ma już sklep w Polsce, nie musi od razu tworzyć sklepu na Rumunię, może po prostu zintegrować się z marketplace'em i spróbować zobaczyć, jakiego produkt przyjmie się na danym rynku. No wszystkim życzę tego, żeby potwierali ludzie magazyny w Rumunii i sprzedawali stamtąd, natomiast od czegoś trzeba zacząć, tak? Trzeba poznać rynek, trzeba dać się poznać. I no, Rumunia może nie jest naszym bezpośrednim sąsiadem, ale da się tam dotrzeć w rozsądnym czasie. Stąd warto próbować na pewno. Jest to bardzo atrakcyjny rynek. No bo z właściwymi partnerami można tam osiągnąć naprawdę niezły sukces. Tak, plus samo to, że na EMAG-u występuje produktyzacja. Trzeba zadbać o między innymi statystyki konta, ceny produktu, jeśli chodzi zarówno o dostawy i sam koszt produktu, no i też o zdrowie konta. To jest ważne, żeby zwracać uwagę na statystyki, no i też, jak wspomniałeś, na dostawę. Tak, no to będziemy podkreślać na każdym kroku, tak? Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia rumuńskiego. Jest cecha charakterystyczna dla tego rynku. Z takich cech charakterystycznych to też jest to, że właśnie jest brak takiej cierpliwości swego rodzaju, tak? Jak na przykład na rynkach skandynawskich albo nawet w Europie Zachodniej. No to jest takie powiedzmy podejście, że okej, zamówiłem sobie jakiś produkt, czyli to znaczy, że to już się zaczęło i ten produkt już do mnie jedzie. Natomiast może być tak, że w Rumunii właśnie to oczekiwanie, że coś się wydarzy zaraz po tym zamówieniu, że dostaniemy nawet jakiegoś takiego maila informującego o tym, że produkt został zamówiony, czyli coś, co u nas już wyszło z użycia i właściwie tylko zaśmieca nam skrzynkę, ale tego wcale nie oczekujemy, to tam może być właśnie tak, że będzie jeszcze oczekiwania tej komunikacji właśnie w ten sposób prowadzonej, no i tej też otwartości na kontakt
w drugą stronę, tak? Czyli bezwzględnie trzeba mieć telefon dostępny na stronie internetowej, bo to już przerabialiśmy też z kilkoma klientami, którzy chcieli z tych telefonów zrezygnować. Bezpośredni kontakt, bardzo istotny. To nie jest prosta sprawa, dlatego że tam tych połączeń Rumunii potrafią wykonywać naprawdę dużo, potrafią rozmawiać też długo, więc to się potem też odkłada w kosztach takiej naszej działalności tam, ale trzeba ten koszt jednak ponieść, gdzieś go wkalkulować, no bo jeśli wyłączymy tą linię telefoniczną, to oni natychmiast zaczną korzystać z czatu i to nie tak, że będą pytać, tylko po prostu będą prowadzić na tym czasie dyskusję, więc to znowu będzie zajmowało czas naszego... Przy przypadku Amaga akurat o tyle jest to łatwiejsze, że klient, jeśli ma jakieś pytanie, najpierw kontaktuje się z ogólną obsługą Amaga. Tak, Amag przyjmuje. Dokładnie. Jeśli tam konsultant nie potrafi odpowiedzieć na jego pytanie, dopiero wtedy sam konsultant kontaktuje się ze sprzedawcą tylko poprzez marketplace. Dla niektórych to może być trochę utrudnienie. Dokładnie. Mamy też sprzedawców, którzy jednak chcą mieć ten pierwszy kontakt z klientem, no to trzeba, o tym też trzeba pamiętać, że to jest element składowy Amaga. Tak. No i trzeba to wziąć pod uwagę. Ale w momencie, gdy ktoś właśnie nie zna języka, no to tutaj to jest idealnym też startem, bo w zasadzie no nie musi się obawiać tego, że ten klient się z nim bezpośrednio skontaktuje. Tak, nie musi obawiać się, że ktoś zadzwoni, będzie próbować się z nim dogadać w obcym języku. Tak. Tutaj mamy właśnie obsługę Amaga, co tyle ułatwia właśnie ten kontakt. Ale też jest jednak widać, że ten klient często się kontaktuje, zazwyczaj pytając, kiedy będziemy paczka, ewentualnie dokładnie. Pytając o wszystko i na każdym kroku gotów pytać, ile kilometrów już przejechał samochód z jego paczką. Także no tak, bardzo lubią wiedzieć, bardzo, nie wiem, no wydaje mi się, że Rumuni mają chyba więcej czasu, bo spędzają na tych telefonach całkiem sporo. Po prostu trzeba o tym pamiętać, trzeba dać im taką szansę, jeżeli chcemy zbudować zaufanie. A to też dla sklepu no to jest złoto, bo to są informacje wracające od klientów, który w tym momencie, kiedy się pojawi na rynku, dostaje informację zwrotną od razu, tak? Nie ma tam takiej ciszy, gdzie po prostu wysyła się te produkty, ale nie dowie do końca, jak one wrócą. No to Rumuni będą przysyłać zdjęcia, jeśli coś dojedzie niewłaściwie, będą informować, będą też korzystać z mediów społecznościowych, żeby się kontaktować, więc tak naprawdę to, na to nie można narzekać, ale korzystać z tego feedbacku. No mają południowy temperament, trzeba o tym pamiętać, tak? Że będą o swoje walczyć średnio patrząc, trochę bardziej dynamicznie pewnie niż w Polsce. Natomiast warto o to zadbać. No, mając to z tyłu głowy, można naprawdę dobrze wpisać się w ten rynek, tak? I zbudować tam naprawdę wspaniałą sprzedaż z szansą wyjścia też na kolejne rynki, bo musimy pamiętać, że rynek rumuński jest taką bramą do Bałkanów. Często myśli się Rumunia, Bułgaria, Grecja jednym tchem, nie? W związku z czym poznając ten rynek rumuński łatwo możemy zdobyć kolejne kraje. Trochę bardziej cierpliwe już, bo Bułgaria czy Grecja nie są już tak mocno nastawione na krótkie czasy, szczególnie Grecy zdają sobie sprawę, że są na wyspach, w związku z czym trochę to trwa i są dalej. Natomiast jak przebrniemy przez tą Rumunię, to już reszta. To reszta pójdzie. Dobra szkoła. Tak. Także jest to świetna perspektywa. Też jest to dobry punkt wypadowy, jeżeli chodzi z logistycznego punktu widzenia dalej na część Bałkanów. Można pomyśleć, jeżeli już mówimy o działaniach prosto z Rumunii, o obsłudze Węgier, może części Ukrainy. Także docelowo, jeżeli tam faktycznie rozwiniemy skrzydła, perspektywy są olbrzymie. Warto też wspomnieć o tym, bo nie każdy wie, że Rumunia jest w Unii, więc tutaj też ułatwia to na pewno. Co więcej, od paru tygodni jest też Schengen, co też nie wszyscy wiedzą, walczyli o tym od dawna, długo było zablokowane, natomiast w końcu weszli. No jest to może troszeczkę ograniczone, natomiast z punktu widzenia transportu towarów i przepływu osób jest to duże uproszczenie, którego do tej pory nie było. Także to wejście do Schengen w kwietniu tego roku dla Rumunów jest wielkim sukcesem, a dla partnerów biznesowych wielkim ułatwieniem. Mniej czasu na lotnisku. Też czasami dużo daje. Jak też mówiliśmy o Amagu, warto też wspomnieć o tym, że w Rumunii posiadają swoje odpowiedniki paczkomatów, tak zwane easy boxy. No i też odpowiednik Smarta posiadają swojego Geniusa, który przy okazji zapewnia większą, lepsze pozycjonowanie, lepszą konwersję produktów. No i też sami klienci z Geniusem zamawiają około 80% więcej niż klienci bez niego, więc na pewno warto ten Amag też wykorzystać, jeśli chodzi o taki początek, w pewnym sensie łatwiejszy niż własny sklep.
Ja tam chciałbym tylko dodać troszeczkę, jeśli mogę, easyboxy, tak, bardzo ważne. Natomiast rynek rumuński nie jest aż tak bardzo spolaryzowany jak polski. Obok easyboxów są też inne firmy, które dostarczają, tak, jest same day, także jeżeli byśmy wybrali inną ścieżkę niż EMAG, można skorzystać z boxów same daya. No i bardzo popularna nadal jest dostawa home delivery, która jest jeszcze popularniejsza w tej chwili niż w Polsce. Trochę się to zmienia i to znowu zależy od tego, który obszar bierzemy pod uwagę, czy duże miasta, czy północną, zachodnią, czy południowo-wschodnią Rumunię, ale no, dynamika rośnie i ta sprzedaż kanałami przez boksy, przez pudo na pewno nabiera tempa, warto o tym pamiętać. Tak? Natomiast partnerów, tak jak mówię, w Rumunii jest więcej. No takie wiodące firmy, które tam są najbardziej rozpoznawalne, to Fan Courier, Cargus, który notabene swego czasu miał spory udział polskich menedżerów. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. I właśnie Same Day to są takie firmy, które bardzo dobrze są rozpoznawalne na rynku, które dostarczają wysoką jakość, dobre terminy, pozwalają zachować te wymagania klientów i które mają zaufanie klientów rumuńskich. No i dzięki temu klienci mogą też śledzić swoją paczkę i wiedzieć, co się dzieje. Tak, mają to trakowanie opracowane. To są firmy, które mają też aplikacje, na których mogą klienci na bieżąco śledzić, co się wydarza. Przy okazji są to też firmy, które zintegrowane z pakietem, w związku z czym, jeżeli mówimy o wysyłkach z Polski do Rumunii, to z tymi firmami ostatecznie byśmy właśnie współpracowali, dostarczając przesyłkę na last mile. Mieliśmy nie straszyć, ale tam jest jeszcze taka jedna kwestia istotna, jeśli chodzi o kody pocztowe, które Rumunii nie zawsze znają, albo właściwie to rzadko kiedy są w stanie. Nie korzystają z nich, tak? To jest taki trochę dla nich abstrakcja. No, biorąc pod uwagę językowe bariery, czasami mamy problem, żeby tam rozszyfrować potem ten adres. No, jest to jakiś element, tak? No, nie powiedziałbym, żeby on był krytyczny, natomiast na pewno trzeba pamiętać, chociażby budując obsługę klienta, tak, że no, ma prawo to nieco zbudować większy ruch, bo ci klienci będą mieli wątpliwości, czy my będziemy mieli wątpliwości wobec klientów, gdzie my tą paczkę mamy dostarczyć. Tak? Tak, to nasi klienci często stosują taki manewr, że starają się wykorzystać tam podobne rozwiązania, jakie EMAG stosuje u siebie, bo tam jest ten formularz poprowadzony w ten sposób, że zaczyna się od miejsca, gdzie się mieszka, czyli powiedzmy od powiatu, w którym się mieszka, a dopiero potem automatycznie wypełnia się kod z bazy danych, czyli nie wymaga to po prostu wpisywania kodu, którego jak się nie zna, no to wpisuje się cokolwiek, co potem to jest najgorsze, pomoże. Tak. Tylko właśnie wychodzi się od miejsca zamieszkania i potem stopniowo schodzi się do kodu, który automatycznie się podpina, także to tak wskazówka dla wszystkich, którzy myślą o tym, żeby sobie przejść taką ścieżkę właśnie wymagu, zobaczyć, jak to wygląda tam. Tak, i ewentualnie wykorzystać podobne narzędzie na stronie. Tych wyszukiwarek kodów jest więcej oczywiście. Część z nich ma interfejsy, które ułatwiają podpięcie pod własne strony, także warto to zrobić. No właśnie mając na uwadze, że Rumuni nie posługują się kodem pocztowym domyślnie, tak jak to ma miejsce u nas. Tak. Jest to dla nich trochę abstrakcyjne rozwiązanie, no ale z punktu widzenia dostaw niezbędne, żeby dobrze trafić do tego klienta. Czyli jest przeszkoda, ale da się obejść. Znaczy, wiecie, tak jak każdy w rynku jest specyfika, o której trzeba pamiętać. Nie nazywałbym tego przeszkodami, są wyzwania. Tak, każdy rynek jest inny, trzeba się po prostu go nauczyć, zrozumieć pewne specyficzne aspekty i po prostu działać. Przejść swoją ścieżkę zdrowia. Nie, bo to źle zabrzmiało. To nie jest tak. Po moich 2-letnich doświadczeniach mogę szczerze powiedzieć, że jest to rynek naprawdę fantastyczny. Ludzie są przesympatyczni, bardzo otwarci, no mają swoje wymagania, tak? Każdy z nas ma swoje wymagania. Nie są one wcale dużo większe niż na rynkach bardziej dorosłych, bym powiedział. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem Rumuni są gotowi na wiele eksperymentów, które nie przeszłyby na wspomniany wcześniej rynek niemiecki czy francuski. Tak? Tutaj się zgodzę. Też właśnie miałam doświadczenie z firmami, które wchodziły na rynek rumuński, no i też z klientami. I masz rację, tutaj bardziej są skłonni, jeśli chodzi o takie eksperymentowanie. Tak, gotowi są do nowych rozwiązań. Dokładnie. Też trzeba pamiętać, że rynek rumuński nie jest nasycony firmami zachodnimi w takim stopniu, jak wiele rynków Europy Środkowej w tej chwili. Tak, tak, więc jest ta przestrzeń po prostu na wejście i działanie. Tak. To
jest rynek mocno związany z francuskim swego czasu. I tych francuskich marek trochę tam widać, ale na przykład niemieckie nie są aż tak silne jak w Polsce. Nie jest ten rynek mocno powiązany. Polska, Czechy, z racji sąsiedztwa z Niemcami, no jesteśmy mocno tutaj związani i produktami niemieckimi, niemiecką technologią, przemysłem i tak dalej. Natomiast Rumunii, tak jak mówiłem wcześniej, upatrują w Polsce takich Niemiec z naszej perspektywy. Tak? I stąd naprawdę warto z tego skorzystać. Dla ogólnej korzyści. Rumunii się ucieszyła, my zrobimy dobry biznes. Musimy też pamiętać, bo to jeden ze stereotypów, Rumunia to nie Cyganie, tak? Udział Cyganów w społeczności rumuńskiej jest, z tego co pamiętam, mniejszy niż na przykład w społeczności słowackiej. A słowackiego rynku nikt się specjalnie nie obawia, tak? Oczywiście ta romska społeczność jest tam widoczna, oni mają swoje specyficzne cechy. Natomiast to nie jest taki klient, którego należy unikać. Oni też są całkiem chłonnym rynkiem, mają swoje potrzeby, mają swoje wymagania, rzadziej korzystają z internetu, ale zdarza im się. Też robią całkiem ciekawe zakupy. Też lubią produkty luksusowe i to w dużych ilościach. Też pewnie branża fashion. Tak, zdecydowanie tak. I wbrew pozorom też nie lubią podróbek. Nawet nie wiem, czy wbrew pozorom, bo oni szczególnie nie lubią podróbek. Mm-hmm. Tak? Wiadomo, że tam też są w społeczności romskiej są ludzie bardziej zamożni, mniej zamożni, różnie to bywa. Natomiast no, jest to stereotyp u nas dość mocno zagnieżdżony, a warto z nim walczyć. Tak? Jest to odrębna społeczność, natomiast w ten sposób nie rzutuje na współpracę z Rumunią. I po prostu nie należy się tego w żaden sposób obawiać. Nie jest to znaczący element w jakikolwiek sposób. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Użyłem na początku sformułowania Cyganie. Gypsy po angielsku. Musicie pamiętać, że sami Romowie wcale nie unikają tego sformułowania. Sami siebie tak nazywają. U nas jest to uważane z jakiegoś powodu za określenie pejoratywne. Dla samej nacji Romów nie jest, w związku z czym no, mam nadzieję, że nikt słuchających nas Romów nie będzie miał mi tego za złe. A tutaj, jak już wspominałeś wcześniej odnośnie do samych wartości, o samych zakupach, czy jesteście w stanie powiedzieć coś więcej o koszyku? Jak wygląda to, jeśli chodzi o porównanie między zakupami klienta rumuńskiego, a klienta na przykład polskiego? No, na przykład jeśli chodzi ogólnie o taki średni koszyk, no to z danych takich czysto na Rumunię to wychodzi około 350 zł, wartość tego średniego koszyka, a na przykład jeśli chodzi o nasze sklepy, to jest to troszeczkę więcej, bo to jest około 400 zł. W porównaniu do takiego polskiego koszyka i polskiego sklepu, który sprzedaje w Polsce, no to jest około 300 zł. Więc ta średnia wartość koszyka do Rumunii jest wyższa mimo wszystko niż w Polsce. Mhm. Tak jak mówię, rynek jest niezwykle chłonny. W wielu kwestiach konkurencja jest mniejsza niż w Polsce. W związku z czym klienci rumuńscy chętnie z tego korzystają. Tak. A przy okazji, tak jak mówię, produkty premium są tam zdecydowanie mile widziane. Też pewnie ta średnia wartość koszyka przez to jest większa, że właśnie to są na przykład te produkty premium. Więc... Tak, z drugiej strony popatrzmy na to, jeżeli mamy zamówić produkt z dalekiego kraju, to nie będziemy zamawiali paczki zapałek, tak? No wiadomo. No być może, natomiast raczej będziemy szukali produktów, których na rynku trudniej zyskać. Tak? Mm-hmm. I takich produktów w Polsce z punktu widzenia rumuńskiego jest naprawdę sporo. W tym właśnie produkty premium, jeżeli chodzi o fashion, ale właśnie i meble, o których wspomnieliśmy. Mhm. Też klient rumuński zbytnio nie planuje zakupów na przyszłość, tylko raczej skupia się na tym, co jest tu i teraz, kupuje to, co jest mu aktualnie potrzebne, nie robi tego z wyprzedzeniem. Taką anegdotkę właśnie przy okazji spotkania z rumuńskim taksówkarzem, który miał okazję popracować w różnych miejscach na świecie i wrócił do ojczyzny, właśnie wspominał o tym, jak wygląda wydanie 100 zł w piątek wieczorem przez młodego Rumuna, Polaka i dla przykładu Niemca. Tak. Z punktu widzenia samych Rumunów wygląda to tak, że Niemiec pójdzie do baru, wyda 100 zł, będzie szczęśliwy, że z miło spędził wieczór. Polak pójdzie do baru, wyda 50 zł, drugie 50, no może 70, 30 zostawi sobie na jakieś śniadanie rano. Rumun pójdzie do baru, wyda 100 zł, pożyczy kolejne 100 zł. Postawi kolegom, świetnie się będzie bawił, pokaże się,
Następnego dnia będzie chodził i szukał, kto mógł mu ewentualnie zafundować śniadanie. A tam sami tacy, którzy postawili. A tam sami tacy, no tak. Natomiast to świadczy o tym, że oni mają naprawdę dużą tendencję do tego, żeby szybko wydawać. Tak? To znowu jest mocno związane z życia tu i teraz. Tak, mocno jest związane z historią. Ich mieli niestety przykre doświadczenia i cokolwiek było oszczędzone, było natychmiast zabrane, w związku z czym to nauczyli się, że trzeba korzystać z życia natychmiast, bo za chwilę może nie być tego, co się udało zebrać. To z punktu widzenia sprzedawców no jest chyba dobrą cechą. No nie mają tendencji do kumulowania, ale wydają chętnie. I nie powiem, że są rozrzutni, nie są, natomiast wydają, lubią dobrą jakość. Okej, okay, a jak tak mielibyście już podsumować, no bo poruszyliśmy tutaj wiele tematów, ale jakby każdy z Was miał podać taki jeden ważny element, na którym należy się skupić przy planowaniu ekspansji, jeśli chodzi o rynki zagraniczne, zwłaszcza tutaj, w tym przypadku Rumunię. Przede wszystkim budowanie zaufania. Rynek rumuński odbiorcy wymagają, oczekują tego, że będą potraktowani z szacunkiem, z poszanowaniem ich kultury i języka i że produkty, które zostaną im dostarczone, będą oryginalne, dostarczone na czas. No to idąc analogicznie za tym, właśnie dobór tych odpowiednich partnerów, którzy pomogą albo postawić sklep, albo zintegrować się z marketplace'em, albo dostawy płatności. I jakby tutaj to jest, no ten wybór po prostu jest bardzo istotny w tym przypadku. No, dla mnie to komunikacja z klientem, tak? Czyli żeby właśnie i wysłuchiwać tych klientów, co mają nam do powiedzenia, no wprowadzać potem zmiany na podstawie tego, jak właśnie z nimi rozmawiamy, no i mieć czas właśnie na to, żeby chociażby to większą ilość telefonów właśnie przesłuchać i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Jasne, no też na pewno ważne będzie tutaj poznanie w ogóle swojego produktu, czy on już istnieje na danym rynku, tak. Jak wygląda kwestia konkurencji. No, mam nadzieję, że nasz odcinek pomoże tutaj bardziej poznać kwestie, o których wspomnieliśmy. Przybliży takie najważniejsze aspekty, jeśli chodzi właśnie o planowanie strategii jeśli chodzi o ekspansję na rynek rumuński. No i tutaj pytanie do Was, czy może już działacie na rynku rumuńskim, a może dopiero to planujecie? Jeśli macie jakieś doświadczenie, to też zapraszamy do podzielenia się tym w komentarzu. No i oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dziękuję oczywiście moim wspaniałym gościom, którzy podzielili się swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o uwarunkowania gospodarcze i kulturowe. No i zapraszamy Was do kolejnego odcinka. Warto odczarować kraj Drakuli. Dokładnie. Cześć. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.